Witam wszystkich z tej strony Tula, a przed wami randomowo z gry Papytura, słuchajcie. To jest gra polskiego twórcy, dlatego postanowiłam, że ją wam pokażę. Ja co jakiś czas słucham, ta gra jest dopiero na Greenlightie, nie jest do kupienia, ja mam tylko króciutkie demo, które trwa dosłownie 2-3 minutki. Ale dlaczego chcę pokazać wam tę grę? Bo myślę, że naprawdę zasługuje na to, by inni ją zobaczyli, by gdzieś ta gra uzyskała rozgłos, by można było ją kupić. Bo tak naprawdę ja bardzo, bardzo chciałabym pograć w tę grę. Jest przegenialna, przecudowna. Słuchajcie, tą grę zrobił Polak. I to z Bytomia, słuchajcie, także dosłownie 10 minutek ode mnie, dlatego tym bardziej muszę koniecznie pokazać wam tę grę. Ja czasami zaglądam sobie na Greenlighta, na Steamie, bo tam nie zawsze takie fajne gry gdzieś można dostrzec, tam sobie czasami zajrzę i znalazłam właśnie tą grę. Jak zobaczyłam, weszłam na tą oficjalną stronkę, zresztą wszystkie linki będziecie mieli w opisie, i poczytałam, że to jest Polak i z Bytomia, i po prostu jak on to robił, tam są zdjęcia, słuchajcie, pokazane, on to wszystko sklejał, słuchajcie, sklejał dosłownie z jakichś tam papierków, różnych dziwnych rzeczy. Po prostu gra jest przecudowna i ja uwielbiam tego typu gry. I naprawdę warto byście ją zobaczyli. Dlatego, no mam to króciutkie demko. To demko jest do pobrania za darmo, oczywiście. Króciusieńkie, ale wam pokażę, byście w ogóle zobaczyli, o co chodzi i jak wygląda ta gra.
I tak, kochani, to by było na tyle. Tak jak mówiłam, demko jest bardzo, bardzo króciutkie, ale myślę, że już możemy zobaczyć, że ta gra jest przecudowna i przegenialna, świetnie zrobiona, świetna muzyka, ta cała oprawa i mówię, to wszystko jest robione ręcznie, słuchajcie, klejone. Tak jak mówię, na tej głównej stronie możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo. Tutaj możecie sobie poczytać. Tu też potrzebuję wsparcia na Indiegogo. Tam będziecie mieli linki wszystkie w opisie. Na Facebooka wejdźcie, słuchajcie, zalajkujcie, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej grze i żeby jak najszybciej można ją było kupić w końcu. Ja bardzo bym chciała i bardzo bym chciała móc grać w tą grę. Myślę, że jest naprawdę tego warta. I tak jak mówię, tą grę stworzył Polak gdzieś tam u siebie w pokoju, na biurku i uważam, że każdy powinien zobaczyć tą produkcję. Także słuchajcie, wsparcie dla naszego rodaka. A ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!